Co prawda jestem od miesiąca dyrektorem Caritasu, z delikatnym lękiem dotykam tych spraw, które są teraz mi dane. Ksiądz Tomasz Roda, który dzisiaj już w Warszawie jest wicedyrektorem Caritasu, tutaj robił dużą, że tak powiem, robotę i każda akcja jest bardzo duża i też pomaga wielu osobom. Sam zasięg naszej diecezji też jest duży. Dzisiaj spotkamy się jednak, by porozmawiać, by powiedzieć parę słów na temat akcji charytatywnych, pomocowych na terenie naszej diecezji, nie tylko, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, z rozpoczętym już w tę niedzielę Adwentem. Jest to szczególny czas pomocowy, dlatego zaprosiłem osoby z Biura Wolontariatu również na tę konferencję, by mogły nam opowiedzieć o wszelakich akcjach. Jest ich co niemiara. Mamy nadzieję, że powiemy to, pokażemy to w miarę poukładanie, bo jest to duży ogrom. Pomagamy, chcemy pomóc, tak na razie ogólnie mówiąc, i zanim przekażę głos dziewczynom, to z Biura Wolontariatu, to chcemy pomóc naszym, że tak powiem, rodakom ubogim mieszkającym na terenie naszej diecezji, stąd akcje na przykład Pusta Choinka, która już jest po raz kolejny w tym roku organizowana na terenie naszej diecezji. Będzie to akcja pomagająca biednym dzieciom z polskich rodzin. Akcja Torba Miłosierdzia, która ma też wesprzeć nasze rodziny polskie w pomocy im na święta, w takiej pomocy żywnościowej. Mamy również, jeżeli chodzi o to w temacie Polski, mam nadzieję, że te wszystkie akcje jeszcze wyjdą lepiej. Tak jest, na początku Adwentu również zbiórka żywności w sklepach Biedronka, Lidl czy Kaufland na terenie naszej diecezji. To będzie 2-3 grudnia. W ten weekend będą zbierane dary w tych sklepach. To zaraz też o tym powiemy, tak szerzej co i jak. Ja bym chciał powiedzieć w kontekście Polska i Ukraina tak naprawdę. Oraz wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Te świece są już w parafiach i można je nabywać. To jest ten temat, że tak powiem, do strony polskiej. Jako że trwamy w konflikcie w Ukrainie, to również chcemy pomóc w tym wymiarze, pomagając systematycznie mieszkańcom Ukrainy, którzy mieszkają na terenie dzisiaj naszej diecezji i w naszym kraju. Prowadzimy biuro migranta i uchodźcy, gdzie mieszkańcy Ukrainy mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pomoc doradcy zawodowego na przykład, czy też pomoc taką formalną, jeżeli chodzi o wypełnianie, nie wiem, wniosków na przykład, które muszą złożyć, czyli możemy pomóc im zaadaptować się tutaj w nowej polskiej rzeczywistości, ale też chcemy pomagać w Ukrainie, stąd w połączeniu z Caritas Polska, ale też i naszych własnych pomysłów z naszej diecezji organizujemy akcję Paczka dla Ukrainy. To jest pomoc żywnościowa. Organizujemy akcję Dzieci Dzieciom. Chcemy zachęcać, by dzieci w Adwencie mogły wspomóc dzieci w Ukrainie słodyczami i to będzie przesłane przez Caritas Polska do Ukrainy. Oraz nawiązaliśmy kontakt z diecezją greko-katolicką samborsko-drohobycką. Oni tam budują szpital, mają 45 tysięcy uchodźców, którzy nie mogli przejść przez granicę Polski z różnych przyczyn, na przykład przyczyn chorobowych, przyczyn niepełnosprawności swojej, i też tam chcemy im podarować światło. Stąd z jednej strony chcemy zorganizować akcję pomocową, żywność, odzież, medykamenty czy sprzęt medyczny do szpitala, jak również to szczególnie od strony tych najmłodszych dzieci w szkołach na przykład, czy w ramach
czy w ramach RORA, o to bym też prosił i apelował do nauczycieli czy proboszczów, aby dzieci mogły przynieść świeczki. W Ukrainie nie ma prądu i tak symbolicznie trochę, ale też bardzo realnie dla nich chcemy pomóc, dając im świeczki, bo tego im też brakuje, ażeby mogli swoje święta, czy też ten czas Adwentu, czy czas grudnia, generalnie czas zimy, przeżyć wieczorami przy jakiejś formie chociaż światła, gdyż tam teraz prąd jest trudno dostępny. Z rozmowy z księdzem dyrektorem Caritasu z diecezji samborsko-drohobyckiej, no to on też taki apel wyraża, pokazując, jaki jest trud, co też wiecie Państwo, z prądem na przykład lekarze tam operują przy żarówkach zwykłych. Nie jest to aż tak jeszcze rozbudowane, a są to szpitale trochę wojenne, które dzisiaj organizują. Akcja Pusta Choinka, która w naszej diecezji już trwa od 2011 roku, polega na spełnianiu marzeń dzieci z ubogich rodzin. Na bombeczkach jest przyklejone imię dziecka, wiek oraz jego marzenie. Te bombeczki przekazujemy darczyńcom, którzy w tym roku bardzo licznie się do nas zgłaszają. Przygotowują prezenty wymarzone dla dzieci. Paczki wracają do naszej siedziby i my przed świętami będziemy rozwozić dzieciom te wyczekiwane przez nie prezenty. Także nadal można się zgłaszać. Poszukujemy nadal darczyńców. Kolejną akcją, która trwa, jest paczka dla Ukrainy. Wysyłamy w naszą diecezję kartony, gdzie chętne osoby wyposażają je w żywność długoterminową, w chemię. Następnie jest to zwracane do naszego centrum. My wysyłamy to na Ukrainę, tak, do osób potrzebujących na Ukrainie. Na tą chwilę mamy 80 bombek przygotowanych, tyle samo mamy darczyńców. Są to takie prozaiczne marzenia, aż ciężko uwierzyć, że marzeniem dziecka jest po prostu zwykła ciepła kurteczka, buty. Rzadko kiedy pojawiają się zabawki. Widać, że po prostu no, są takie codzienne potrzeby ważniejsze. Także przeważnie jest to zimowa odzież i buciki. Te kartony rozwozimy po parafiach w naszej diecezji. Tak, to trzeba się do nas zgłosić, zapotrzebowanie. Oczywiście my też na swoim Facebooku, na swojej stronie internetowej ogłaszamy te akcje, także stąd jakby znamy zapotrzebowanie. Rozwozimy po naszych parafiach, tam są wypełniane przez chętne osoby, przez ludzi dobrej woli i wracają do nas wypełnione. Od dnia wczorajszego, czyli od 28 listopada bieżącego roku ruszyła akcja pod nazwą Dzieci Dzieciom. Jest to akcja, która powstała dzięki byłemu dyrektorowi Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, księdzu Tomaszowi Roda. Akcja polega na zbiórce słodyczy w parafiach, w szkołach, przy pomocy szkolnych kół Caritas. Dzieciaki zbierają słodycze, które następnie zostaną przekazane dla potrzebujących dzieci na Ukrainie. Cieszę też się z jednej strony, że mogę rozpoczynać swoją działalność w Caritasie tak naprawdę od Adwentu. Byłem trochę zdziwiony, że kiedy na koniec października zaczęliśmy rozmawiać o świętach, bo tak nigdy nie byłem przyzwyczajony do tego aż tak, ale jednak, żeby zorganizować świece, logistycznie, całą logistykę rozwożenia świec, a kartonów z paczką na Ukrainę, czy toreb charytatywnych, to jest to dość duże przedsięwzięcie się okazuje. Niemniej stąd trzeba było już o tym myśleć miesiąc temu, też trochę z racji zmiany dyrektora i zawirowań z tym związanych nie zdążyliśmy zorganizować
happeningu związanego z pustą choinką. Natomiast ja bym chciał, żeby nasza pomoc była też taką pomocą, nie wiem, czy powiedzieć słowo cichą, ale bo tak naprawdę no to liczy się ten mały człowiek, któremu chcemy pomóc. Pięknie jest, kiedy można zrobić przy okazji, spotkać się na konferencji prasowej, zrobić jakiś koncert charytatywny. Natomiast w kontekście moich planów, czy patrzenia na rzeczywistość, ja bym chciał, żeby był zauważony ten człowiek i ostatecznie nie musimy być aż tak widziani, jeżeli chodzi o ten zewnętrzny wymiar. Dzisiaj tak świat ma, że warto być widzianym, stąd czy strona internetowa, Facebook, czy właśnie media. Jestem wam bardzo wdzięczny, że chcecie o tym powiedzieć. Natomiast też tak dla mnie, w takim moim odczuciu Ewangelii Miłosierdzia, jest to taka trochę też cicha praca, której nie widać i tak bym chciał docierać do tych osób, których nie widać, które nie wiedzą, o których nie wiemy. Te osoby potrzebujące zwykle są w cichości schowane gdzieś, stąd mając swoje doświadczenie posługi kapłańskiej, też takiej wolontaryjnej, charytatywnej w Słupsku, w duszpasterstwie akademickim, czy w szkole, czy w hospicjum, gdzie posługiwałem, zwykle młodych ludzi zachęcałem do tego, żeby pomyśleli, co mogą zrobić dobrego i żeby to zrobili. Stąd to pani może nie żartowała, ale mówiła o tej płycie. To był pomysł studentów. To tak, ja tam, że tak powiem, troszkę pchałem sprawy, żeby można było zrobić. Czasem trzeba było się pokazać. Natomiast chcę zachęcać młodych ludzi i mam nadzieję, że to będzie możliwe w szkolnych kołach Caritas, w parafialnych zespołach Caritas, tak aby odkrywali w sobie to, że są dobrzy, że mogą coś dobrego zrobić, że przez to, że działam charytatywnie, że działam pomocowo dla innej osoby, że robię to ze względów również religijnych i duchowych, to może pomóc odkryć w młodym człowieku, czy w ogóle w każdym człowieku, że jest dobry, bo uważam, że ludzie są dobrzy i że to dobro mogą w sobie odkryć, a to dobro powinien też, jak uważam, od Pana Boga. Dlatego moje plany krystalizują mi się w tym kierunku, żeby pomóc człowiekowi odkryć, że jest dobry. Mogę to zrobić tutaj w jakiś sposób systemowo i tak będę chciał to prowadzić, by te wszystkie dzieła, które prowadzimy, by też wolontariat Caritas, czyli szkolne koła Caritas, mogły się rozwijać, parafialne zespoły Caritas mogły się rozwijać po to, by poszczególne osoby odkrywały, że spotkanie z człowiekiem na poziomie miłości, na poziomie Caritas jest odkrywaniem piękna i dobra, które Pan Bóg nas uposażył. To takie mam plany. Może ogólnie, ale myślę, że to bym chciał azymut wskazać, a nie konkretne akcje, czy bardziej styl myślenia, a nie poszczególne akcje, bo one też muszą być i chcemy pomagać, chcemy otwierać swoje oczy. No chociażby akcja Podaruj Światło Ukrainie, czyli nasz kontakt z diecezją sępolsko-drohobycką. Chciałbym, żeby było też trochę na zasadzie pomostu, tak, żeby to nie odbywało się tylko naraz, w sensie tak, że raz, ale żeby to było też takie dłuższe. Tu mam taki szczególny apel do środowisk medycznych również. Tam tworzą oni szpital dla uchodźców. Osoby, które, jak już wcześniej mówiłem, nie mogły przekroczyć granicy z racji swojej niepełnosprawności, a z drugiej strony, uciekając ze wschodu Ukrainy, one zostawiły swoje rzeczy i tam, no i temat leków, które im się kończą, temat też no, trudności w poruszaniu, trudności związanych ze starością, tak naprawdę jest to im doskwiera i tam diecezja sębolsko-drohobycka opiekuje się 45 tysiącami uchodźców, w tym właśnie chorych,
niepełnosprawnych, nie mogących się poruszać, a też osób, które chciały zostać w Ukrainie i nie chciały opuszczać swojego kraju. Więc to jest ta jedna część. Oni proszą nawet o rentgen, proszą o generator prądu, taki większy. Więc jeżeli ktoś znajdzie się darczyńca, który by mógł podarować czy zasponsorować generator prądu, będę szczęśliwy. Więc to jakoś tak bliżej w kontaktach między diecezjami, natomiast też organizujemy, będziemy przerzucać sprzęt medyczny na Ukrainę w kierunku Kijowa, też taka zbiórka przez koszeńskich lekarzy jest uskuteczniana i będziemy tam pomagać przedostawać te rzeczy na Ukrainę. Aha, ja taki zwykły parafianin też może przynieść APAP na przykład, czy paracetamol, bandaż, tak, może przynieść koc, może przynieść jakieś ubranie, może przynieść też, jeżeli nie zdąży powiedzmy z tymi akcjami flagowymi, że tak powiem, to może też nam przekazać jedzenie i tam to będziemy zawozić. Więc takie rzeczy pierwszej potrzeby nieustannie są potrzebne. Już teraz też mocniej tam. Mogą do parafii. Byłoby to tam, gdzie są też paczki na Ukrainę. Można też zaznaczyć, że to jest na tę drugą akcję. Jak będziemy organizować przywóz tych rzeczy do Koszalina, to od razu zabierzemy, tak żeby naraz wszystkiego, czy trzy razy nie jeździć, że tak powiem, ale też można przywieźć, jak ktoś ma blisko, czy po drodze do centrali w Koszalinie. Więc policzyłem na szybko, przed konferencją prasową około 50 tysięcy świec jest rozprowadzonych do naszej diecezji, chociaż ta liczba jest z początku akcji, więc wiem, że też były domawiane świece i świece były też na bieżąco wylewane, produkowane, więc tych świec też jest pewnie więcej po całej diecezji rozwiezionej. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom, są to świece, z których środki pozyskane będą do pomocy dzieciom. Część środków zostaje w parafialnych zespołach Caritas, część środków jest, że tak powiem, dana nam. Z tych środków również przeznaczymy jakąś część na Afrykę oraz na Ukrainę. Do pomocy dzieciom. Tak? To jest pieniądze będą dla dzieci i młodzieży w tych wszystkich sferach pomocowych, gdzie będziemy mogli i będziemy tam działać.